przykład. Ładna była głupia. Ale brzydka była mądra. No to był remis. 2-2. Ale się okazało, że ta brzydka umiała jeszcze ładnie śpiewać. No to wziął mądrą, brzydką, umiejącą ładnie śpiewać. Po nocy poślubnej budzi się na łóżku, otwiera oczy. Szarpie ją i mówi, śpiewaj, śpiewaj! Zdecydował na podstawie listy za i przeciw. Wyszło mu 3-2, ale już szybko żałował. To nie o to chodzi. Bo jeżeli na przykład widzisz jakiś sukces, widzisz super zbudowany kościół, to tam będziesz miał same za. Czy ewangelizują, ewangelizują. Czy mają fajne uwielbienie, mają fajne uwielbienie. Czy to jest dobre, dobre, dobre. I teraz weź sobie wypisz, a jakie są za, żeby tego wszystkiego nie robić? Zero. Więc się ładujesz w ten sukces. A jaki to ma sens, jak to będzie kupę roboty cię kosztowało i kupę wyrzeczeń? I za chwilę będziesz mówił, że czy mi źle było samemu z Jezusem? Źle było być normalnie wierzącym. Chodziłem sobie do kościoła, czytałem Biblię, moja rodzina była szczęśliwa. Teraz ja nawet nie wiem, kim ja jestem. Najpierw spełniałem oczekiwania tylko żony i dzieci, a teraz mam 100 ludzi i każdy czegoś ode mnie chce. To jest po prostu, to jest każda Boża praca, każde Boże miejsce. To są wyrzeczenia, to jest trud, to jest cena do zapłacenia. I na początku musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest to, co będzie mnie karmiło, czy to jest posłuszeństwo, czy to jest posłuszeństwo Bogu. Wiesz, ja zostałem pastorem pierwszy raz, dlatego, że sobie odpowiedziałem na to pytanie i powiedziałem tak, to jest to miejsce i Bóg tego oczekuje ode mnie. I wiesz, i przez 3 lata byłem po prostu, byłem świetny. W pewnym momencie musiałem wszystko zweryfikować i szukać dalej woli Bożej. Teraz pokażę, czy dobrze zrozpoznałem, czy nie. Tak? Ale po prostu na początku drogi zawsze jest to, że musisz po prostu, musisz wiedzieć. I to jest to. Jak już wiesz, że to jest to, to później musisz dalej pozostawać w posłuszeństwie, bo posłuszeństwo nie jest jednorazowe. To musisz teraz pytać, ale teraz jak? Amen. Kolejne rzeczy. Nie wystarczy, że Bóg powiedział A. Jak się zrobiło, Bóg powiedział A, zrobiłeś A, to musisz słuchać B. My przeważnie tak, Bóg powiedział A, tak, chcę, buduj kościół. No to my budujemy. Po paru latach kicha, nie wyszło. Dlaczego? Bo nie było B, C, D. Po prostu było rzucenie się na wszystko, nie było rozpoznania czasu. Bóg mówi, będziecie robić krucjaty. No to człowiek bierze się i zaczyna robić krucjaty. Zadłuża się, robi wielkie konferencje, na które nikt nie przychodzi i cały kościół jest zmarnowany, zniszczony. A Bóg mówił o tym, co się działo za 20 lat. Ale czy ktoś tego słuchał? Czy ktoś na to uważał? Ja znam taki kościół, z którego ludzie uciekają aktualnie. Dzwonią do mnie. Ci uciekinierzy. Bardzo, uciekinierzy są bardzo niebezpieczni. Trzeba ich zawsze odsyłać do innego kościoła. Nie trzeba się cieszyć tym, że do mnie przyszli. Z uciekinierów nigdy nic dobrego nie ma. Czyli od razu następnego kościoła wysyłać. Ale dzwonią. I wie, co się okazuje? Ten kościół, z którego oni uciekają, się okazuje, że po prostu ciągle robi ewangelizację. Co tydzień są od kilku lat na ulicy. Głoszą Ewangelię. I od kilku lat nie urośli ani o jedną osobę. I co, uważają, że są posłuszni Bogu? Dlaczego? Bo Jezus powiedział, będziecie głosić Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. To oni głoszą wszelkiemu stworzeniu. Tylko, że już po prostu nikt nie ma na to siły. Już się nic nie trzyma w kupie razem. Stało się to religią. Została mała grupa fanatyków. Wytrenowanych. Wiedzą, czego chcą. Ale nie o to się pytamy, tak? Pytamy się o Bożą obecność spoczywającą na jakimś miejscu. O Boży sukces, o namaszczenie, o pomazanie, o gwarancję długoletnich owoców, trwałych owoców. Amen. To, że coś robisz dlatego, że przeczytałeś w Biblii, to wcale nie znaczy, że to już jest twoje doskonałe posłuszeństwo. Bo może się modlisz. Biblia mówi, żeby się modlić i nie ustawać. No to się modlisz. Ale pytanie jest, czy Bóg chce, żebyś teraz się modlił, czy teraz, żebyś poszedł do pracy? O co tutaj chodzi? Amen? Wiecie, ktoś kiedyś zadał takie pytanie. Bóg powiedział, że dopóki świat istnieć będzie, będzie siew i żniwo. I to jest zasada. Teraz powiedzcie mi. Jest dwóch rolników. Jeden jest chrześcijaninem, drugi nie jest chrześcijaninem.
Jeden jest Bożym człowiekiem, świętym, oddzielonym, modli się, a drugi jest bezbożnikiem, łajdakiem i pijakiem. I teraz powiecie, ten łajdak, pijak, niewierzący grzesznik posieje na swoim polu. A ten chrześcijanin, wierny i święty, będzie leżał na łóżku i czytał Biblię. I nie posieje. Który zbierze plon? Bóg błogosławi swoje dzieci. Tak? Bóg błogosławi posłuszne swoje dzieci. Amen. Po prostu Bóg szuka posłuszeństwa. Nie szuka ofiary. Kiedyś mieliśmy takiego brata, powiedział, dawno temu jeszcze nie byłem pastorem, powiedział, będę się modlił, aż usłyszę Bożą odpowiedź i będę pościł. Słuchajcie, po paru tygodniach musieliśmy wezwać pogotowie, wyważyć drzwi do jego mieszkania, zdjąć szkielet ze skórą z łóżka na nosze i wywieźć go do szpitala psychiatrycznego. Dostał parę dobrych zastrzyków przez parę tygodni, przytył, wrócił mu rozum, wrócił do pracy i podziękował nam, żeśmy zadzwonili po pogotowie, bo był tam. Ale zobacz, zobacz. Bo chciał się tak modlić, chciał tak trwać w modlitwie, aż Bóg stąpi. Słuchaj, Bóg na nic są nasze ofiary. On wie, że my nic mu nie możemy dać. Cokolwiek mu damy, to on już to ma. My tylko mu dajemy to, co od niego wzięliśmy. Cała koncepcja ofiarnicza to jest po prostu koncepcja religii. Bóg czeka na nasze serca, oczekuje naszego posłuszeństwa, oczekuje relacji naszej z Nim i uważnego słuchania. I na tym jest, na tym spoczywa Boże namaszczenie i na tym spoczywa sukces. Czy robisz to, czego Bóg od ciebie oczekuje? Jeżeli po prostu robisz głupotę, to żniesz owoc tej głupoty za każdym razem, ponieważ tak jest wszystko ustawione w Bożym Królestwie. Jeżeli robisz coś dobrego i mądrego, będziesz żął zwycięstwo w swoim życiu i Boże namaszczenie i Bożą przychylność. Amen? Amen. Także Bóg płaci za to, co zamawia. Więc bardzo dobrze by było, żebyś w swoim życiu, jest to obowiązek każdego pastora przyszłego i obowiązek każdego pastora obecnego, żeby słuchać Boga. Ale jest to także obowiązek każdego wierzącego, żeby słuchać, Panie, czego ode mnie chcesz. Ja szukam Ciebie i chcę wiedzieć, co ja mam robić. Bardzo dobra jest modlitwa, która jest skupiona na, nie na gadaniu do Boga, co On ma zrobić, ale na słuchaniu, co ja mam zrobić. I wiesz, za każdym razem, jak modlisz się Słowem Bożym i Twoja modlitwa polega na tym, że mówisz i słuchasz, to będziesz słyszał, co masz robić. Od razu będziesz słyszał. Wiesz, jak ja zostałem pastorem, to my mieliśmy takie modlitwy. Zawsze rano w biurze się modliliśmy przed pracą. To bywało tak, że 2 godziny się w językach modliliśmy. I ludzie mnie czasami pytali, pastorze, czemu ty nawet nie powiesz po prostu po polsku jednego zdania, o co my się modlimy? Ja często mówiłem, ja nie wiem, o co ja się modlę. Jak mam wam powiedzieć? Ja szukam Boga, ja się uniżam przed Nim. Ja czekam, co On mi powie. A Słowo Boże mówi, że kto modli się w językach, ten modli się w wewnętrznym człowieku. Jezus mówi, nie przez wielomóstwo będziecie wysłuchani, ale przez wiarę, która jest w waszych sercach. Amen? Więc wiesz, nasze modlitwy muszą iść w kierunku, żeby słyszeć, co Bóg chce nam powiedzieć. Modlisz się i tak naprawdę, co wczoraj też podkreślałem, nie modlisz się, żeby Boga zmusić do działania, żeby On zrobił coś, co i tak chce zrobić bardziej, niż my kiedykolwiek będziemy chcieli. Ale chodzi o to, żeby w tej modlitwie, w tym oczekiwaniu na Boga i wołaniu do Niego, żeby zadziałał, żeby przyszło przebudzenie, żeby coś się zaczęło dziać z naszym sercem, żeby ono było namiękczane tą modlitwą, żeby w tym sercu dochodziło do zmian i gotowości na usłyszenie, co mam zrobić. Więc długa modlitwa, wiele może, jak jest powiedziane w liście Jakuba, tak? Wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Ona wiele może, bo ona po prostu czyni tego sprawiedliwego, przyprowadza go do samego Boga, do samego tronu Bożego i pozwala mu po prostu słyszeć uważnie, co Bóg mówi. I to jest po prostu bardzo fajne, to jest bardzo dobre, ale nie chodzi o to, żeby Boga zmusić, żeby On zrobił to, co nam się wydaje za słuszne. Szukaj tego, co Bogu się wydaje za słuszne, w cudzysłowie mówiąc. Amen? Boże, a co Ty chcesz zrobić? A co jest Twoim planem?